tak naprawdę powrót do karygmatu. Tylko. I zawsze to działa. I zawsze to działa. Zawsze to działa. Wiesz co, i nauka Tuchmenat i Odnowa, kiedy wychodzi i zaczyna opowiadać o karygmacie, ludzi nie zmieni moralność. Ja wiem, że w Polsce była kiedyś taka akcja, konkubinat to grzech. Na pewno pamiętacie, nie? Billboardy, kilka lat temu, tak. Konkubinat to grzech. Słuchajcie, ja jestem dziennikarzem od 15 lat, ja nie spotkałem nigdy, być może jest taka osoba, jeśli mnie słyszy, to niech napisze. Nigdy nie spotkałem nikogo, kogo by ten billboard zmienił. Ja wierzę, że ci ludzie mieli dobre intencje, bo konkubinat to grzech. Natomiast ludzie z naszej wspólnoty, którzy żyli w takich związkach, mówili, że jedyna rzecz, jedyna taka refleksja, nie, że szedł ulicą Gliwicką w Katowicach, widział potężny napis konkubinat to grzech, mówi, czułem się przez Kościół oskarżony. Bo gdyby tam było napisane konkubinat to grzech, ale jest szansa, nie, że Pan Jezus przebaczy ci ten... Tam nie było tej... Tam była krótka informacja, to znaczy, że fuch, nie, wypychamy cię. I mam dwóch przyjaciół we wspólnocie, oni są teraz, a przez lata właśnie gdzieś tam byli na obrzeżach kościoła. I oni mówili, że właśnie dlatego nie przychodzili, bo cały czas się czuli oskarżani. To znaczy, my wyjeżdżamy z moralnością. I wiesz, co ich zmieniło? To kiedy się dowiedzieli, że pójdą do nieba dlatego, że zapłacił za nich Jezus Chrystus swoją krwią. I to się wydaje tak śmieszne, nie? Że my to powinni od żłobka do nagrobka. Ja dokładnie tę sytuację pamiętam, kiedy przyszedł mój kumpel, którego na siłę ciągnęliśmy, kibic Gieksy, kibol Gieksy, naprawdę taki człowiek, który się bił, miał wyrok w zawiasach za pobicie człowieka do nieprzytomności. Jak widzi oszalik ruchu chorzów, to po prostu się zachowywał tak jak ja. Kiedy widzę rzeczy ze zmywarki niewyciągnięte. Katolicka rodzina patologiczna, ale wiecie, no facet, który naprawdę nie miał nic w pewnym momencie wspólnego z Kościołem. I on mi opowiadał, że widząc ten billboard, czuł się osądzony, oskarżony i dlatego nie przychodził. Bo on mówi, nie przychodziłem do Kościoła, bo Kościół jest dla czystych, a jestem brudny. Znaczy ja tam nie pasuję. Nie nadaje się. I co go zmieniło, że myśmy go SMS-ami prosili, żeby przyszedł na takie seminarium odnowy wiary i ksiądz zaczął czytać Ewangelię o Łazarzu, o wskrzeszeniu Łazarza. I tam było takie zdanie, że Łazarz już kilka dni leży w grobie, już cuchnie. I nagle ten Piotrek wstał, wyszedł i trzasnął drzwiami. Ja powiem szczerze, tak się załamałem, bo mówię, kurczę, tak walczyliśmy o niego, a on, wiecie, tak wyszedł i tak strasznie mocno stanowczo zamknął drzwi. Nie trzasnął, nie huknął, ale tak no, pokazał, że wychodzi. I cała wspólnota to usłyszała. Ja byłem pewien, że się obraził. A on chodził w Katowicach po panewnickim lesie przez 3 godziny i płakał, nie? I zdanie, które po mnie spływało, nie? Bo ja po prostu, co z tego, że Marta i Maria płaczą i krzyczą i tak dalej, ja już to znam na pamięć. A on zobaczył, że jest w grobie i że jest ktoś, kto jest w stanie z tego grobu go wyciągnąć, nie? I co go zmieniło? Dobra nowina. Ja mam tylko takich ludzi. Słuchaj, ja mam, we wspólnocie mamy alkoholików, którzy przestali pić nie dlatego, że ktoś im powiedział, że alkohol jest zły. To jest woda mineralna, nie? A propos, ale nie dlatego, tylko dlatego, że przyjęli Jezusa Chrystusa i potem nie trzeba im nic, nie musisz mówić, nie wiem, o jakimś, a teraz będzie wykład we wspólnocie na temat samogwałtu, nie? Czemu wspólnoty tego nie robią? Dlatego, że w momencie, kiedy przyjmiesz Jezusa, jest coś takiego, że uruchamia ci się takie, być może to sumienie było zagłuszone, ale naprawdę tym ludziom nie trzeba mówić, gdzie jest dobro ani zło, bo oni mają taki kompas w sobie i nie chcą już wracać do tego, w czym siedzieli. To jest moje odkrycie. Nie trzeba im mówić o moralności, bo oni mnie zawstydzają częściej, nie? Bo ja sobie, wiecie, pożongluję i sobie pobalansuję między światami. A oni są strasznie radykalni w tym. Mimo, że nie czytają książek na ten temat i tak dalej. Bo dostają kiedy, Jezusa. Tak, dostajesz Jezusa i naprawdę w pewnym momencie się uruchamia, że taki drogowskaz, oni wiedzą, gdzie jest dobro, gdzie jest zło.